Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie również. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na jedną z moich prac, którą wykonuję, gdy kończył się praca na gospodarstwie. Jestem tutaj dzisiaj w łazience, układam taką małą łazienkę po sąsiedzku. No i słuchajcie, chciałbym się tutaj w związku z tym odnieść do systemu płytek, którym się posługuję. Jeden z tych systemów wygląda w ten sposób. Drugi składa się z dwóch elementów. Jest to coś takiego, proszę, tutaj tak do kamery. Kamerzysta działa. Tak, kamerzystka. I to jest drugi element, klin. I za chwilę będę wyjaśniał, czym one się od siebie różnią i jakie mają wady i zalety, bo jak wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. Dobrze, a ja mam takie pytanie. Ty mi już to tak trochę tłumaczyłeś. To się wkłada między kafelki, tak? Tak. To może pokażę tutaj na przykładzie tych ułożonych płytek. Ale mnie jeszcze interesuje, bo ty stosujesz też krzyżyki. A dlaczego, czym się różni krzyżyk od tego? Krzyżyk to jest element dystansowy. Ustala równą szczelinę między płytkami. Oddziela płytki od siebie. No. To jest system poziomowania, czyli wkładamy tu, przekręcamy, dokręcamy i wtedy płytki mamy na równej płaszczyźnie. Aha, to żeby chodzi o to, żeby na przykład tak, jeden na brzeg przykład, nie był... Nie, płytki mają to do siebie. Trzeba zacząć od tego, żeby układać prawidłowo płytki, podłoże musimy mieć idealnie równe. Mhm. Czyli muszą być płaszczyzny, muszą być piony zachowane. I wtedy dajemy równą warstwę kleju, ale niestety czasami bywa tak, że po prostu... Że ten klej jest grubiej, tak? O to chodzi. Nawet sama płytka. Nawet sama płytka potrafi po prostu być zdeformowana, czyli tu mamy niższe elementy, te rogi. Zazwyczaj te środki płytek są wybrzuszone, czyli w tym miejscu od zewnętrznej strony potrzeba więcej kleju, więc nie da się tutaj na ten grzebień, tak zwany grzebień kłaść. Czasami trzeba po prostu coś dołożyć. I to jest po to ten system, żeby może tutaj na przykładzie podłogi pokażemy. Podłoga jest na taką mijankę układana, więc jeżeli załóżmy... Mijanka to znaczy, że nie są one równo, tylko fuga, fugę, tak. Aha. Fugi tylko są te i teraz tak. I tak jak już wcześniej wspominałem, te płytki mają tutaj te rogi zagięte w dół bądź na równo, a te elementy, środki płytek mają wygięte do góry. Aha. Więc jeżeli są te przesunięcia, wtedy po prostu trzeba tą część dogiąć, tą część ewentualnie unieść, wtedy po prostu no i słuchaj, jeżeli to tutaj włożysz, dokręcasz, czyli ono się równa, tak? Wyrównuje się. Tak. Ta część jest doginana, ta część jest załóżmy unoszona. I to później zostaje, aż to wszystko zaschnie, tak? Tak, aż to zwiąże. Ja to zdejmuję po prostu na drugi dzień. No to zdejmowanie już widziałam właśnie, tak. Ale się zastanawiałam, dlaczego to takie coś jest, bo jak ostatnio byłam, kładłeś kafelki, to czegoś takiego nie stosowałeś. To jest taka nowość w Twoim tutaj wykonaniu, czy...? Ten system, ten tak, z tego korzystam pierwszy raz. Aha. Moim zdaniem jest on dużo lepszy. Za Czyli stwierdzasz, stwierdzasz, że warto to stosować, to znaczy, jest dobry. Zawsze jest warto. Mhm. Wszystko, niestety to kosztuje, to jest naprawdę, to są grube pieniądze. Ten system, jego zaletą jest to, że po prostu daje się łatwo go aplikować, zakładać. Jest właściwie bezstratny, czyli odzyskujemy z powrotem te elementy. Mm-hmm. Jeżeli tutaj... Czyli to jest wielokrotnego użytku. Tak, to jest system wielokrotnego użytku. A jaki koszt jest czegoś takiego? Paczka kosztuje około 30 kilku złotych. A w paczce ile jest? Nie potrafię powiedzieć, 50 albo 100 sztuk. No to czyli... Ale nie jest to aż taka chyba tragedia. Ale powiem tak, tutaj na dzienny mój taki przerób potrzeba około 7 paczek. A no to już jest koszt. To już jest koszt. 200, dzienny 200, i to zostaje 200. Do momentu wyschnięcia kleju, tak? Związania. A klej wiąże ile? 24 godziny? Znaczy, jeżeli... Ja przy tych płytkach zdejmuję na drugi dzień, czyli po 20, nawet nie 24, a 12 godzin. No to w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest, bo to zainwestujesz raz i masz na... Tak, już powiedzmy tym na... bardziej, że to jest po prostu to inwestor ponosi ten koszt. Aha. I teraz tak, przejdę do zalet.
Już wspomniałem, zaletą tego systemu jest to, że odzyskujemy, czyli to jest właściwie wielokrotnego użytku, tak jak wspomniałaś. Wadą jest to, że po prostu punkt styku jest niewielki między płytkami. W tym przypadku, co to znaczy punkt styku? W tym systemie kładziemy to tak, klin idzie tu, więc powiedzmy ta część i ta część, która zachodzi na płytki, jest po prostu większa, więc większa tendencja do wyrównania różnic między płytkami. No ale czekaj, odnośnie jeszcze tego klinu, ty stosujesz to też do kafelek, bo ja widziałam, tak, że stosujesz to do mocowania drzwi. Nie, to jest do płyt. To wygląda w ten sposób, że to jest taki element. Tak. Tutaj już w tym przypadku mamy różne grubości tego. To jest na przykład dwójka, jest półtora. No jest widać, że jest dwójka. Czyli tutaj w tym przypadku można nie stosować klinów, mówię klinów, krzyżyków dystansowych. Ale przejdę. Czyli ten ma tą wadę, że po prostu zachodzi tutaj, powiedzmy to około centymetra i półtora centymetra na płytkę, więc tylko równamy sobie te brzegi, tak? Mhm. Nie możemy po prostu, tak jak tutaj, że większą część płytki, czyli no, a generalnie jesteś w stanie... można to stosować do mniejszych form. A jesteś w stanie pokazać, jak to działa, tak, na jakiej zasadzie? Za chwilę. No to się teraz... Czyli generalnie ten polecałbym do mniejszych rozmiarów płytek. Rozumiem. Dobre. Ten system ma też sporo zalet. Między innymi zaletą jest taka przy dużych formatach płytek, gdzie zakładamy to w ten sposób, prawda? I teraz. No bo rozumiem, że to jest już taki większy format płytki. Zakładamy to w ten sposób, przy założeniu, że płytka ma 1,20 m szerokości. Mhm. Nie ma tej obawy, że obijemy sobie tutaj rant płytki. To są płytki zwykłe. One są zaokrąglone tutaj na brzegach. Występują jeszcze płytki rektyfikowane, czyli cięte na równo tutaj bez żadnego zaokrąglenia z kantem. I one są bardzo wrażliwe właśnie na uszkodzenia, na uszczerbienie. Więc stosując ten system poziomowania, ja to tak sobie zakładam i po prostu tutaj bez obawy stawiamy płytkę przy dużym formacie, mówię 60, 80, 120. Stawiamy po prostu bez obawy, że coś nam się uszczerbie. Załóżmy teraz, płytka ma 120 na 60, dochodzi jeszcze klej, po prostu potrafi ważyć. I ciężko jest, a zwłaszcza gdy mamy naprawdę spasowaną ścianę, bo bywa tak, że po prostu idzie płytka metrowa czy 1,20 m i nie mamy żadnej możliwości jakiejś korekty i tak dalej, czyli mamy dopasowaną płytkę, więc musimy to idealnie włożyć, idealnie dopasować, idealnie włożyć. I wtedy stosując taki system mamy duże prawdopodobieństwo, że nam się nic nie uszkodzi. Wadą tego jest to, że po prostu to też kosztuje 30 kilka złotych i niestety to musimy wyrwać. Czyli to się po prostu tutaj jest miejsce. Nie wiem, czyli to jest jednorazowego użytku? Jednorazowe, kliny możemy tylko wykorzystać. Właśnie chciałam uprzedzić moje kolejne pytanie, kliny, jak to wyciągać później. No i wadą jeszcze moim zdaniem tego systemu jest to, że ta płaska część zostaje pod płytką, czyli w tym miejscu nie ma kleju. Aha, tutaj mamy tak jakby pusta. Bez kleju mamy tylko ten element tutaj, ten grzybek, tak? Mhm. A tutaj mamy po prostu już kilka centymetrów kwadratowych bez kleju. No dobra, kolejne pytanie. Będziesz to stosował dzisiaj? Dzisiaj mogę tylko pokazowo. No to przerwiemy teraz nagranie i tak, po prostu przejdziemy do drugiej części. Pokazowo za chwilę tak pokażę na ścianie i... No to czyli widzimy się za chwilkę. Witajcie ponownie po krótkiej przerwie. Tak, właśnie chcemy Wam omówić tutaj. No, Ty chcesz omówić. Tak, te systemy poziomowania płytek. Czemu one się one tak w praktyce różnią? No i jak to zastosować przede wszystkim? Dokładnie. Pierwszy z nich zakładamy między płytki. Tak, proszę tu o pomoc, bo mi się rozjeżdżają, jeszcze nie są spięte. No bo to jest taka demonstracja na sucho, nie na ścianie, tak, bo już klej dokładnie jest wyrobiony. Pinamy to w ten sposób. Tu widać, że powierzchnia styku tego klina jest dużo większa. Jeszcze tutaj drugi wkładamy, przekręcamy i mamy już po prostu. No dobrze, a mi pokazywałeś jeszcze, że masz do tego odpowiednie narzędzia, klucze. Tak, są jeszcze odpowiednie przyrządy.
Ten przyrząd służy do ściskania tutaj tego glina. Czyli krótko mówiąc, do dopychania, tak? Tak, tak. Żeby nie robić tego ręką. Oczywiście mamy tutaj regulację na ząb, na grzebieniu. Można to sobie wyregulować w zależności od grubości płytek. I do drugiego mamy taki kluczyk, który jest w zestawie. Zapinamy go w ten sposób i dokręcamy. Jest to gaz, a może jeszcze tutaj. Pokaż z tyłu, jak tak, to wygląda teraz. Z drugiej strony, słuchajcie, tak to wygląda. Z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj powierzchnia jest większa, a w tym przypadku powierzchnia jest dużo mniejsza. Minimalna. Tak. Jest to glazura, słuchajcie, jest to glazura. Układając tutaj glazurę, nie używałem tego kluczyka. Tego kluczyka nie używałem, nie musiałem tego robić, ponieważ dociskając ręką, dokręcając, potrafiłem tutaj zerwać płytkę. Uszczerbała się mi jedna czy dwie płytki, więc... No i tak jak na początku mówiłeś, ta część tutaj później zostaje, to się ukręca, odrywa. To się urywa, tak. Tak, to zostaje. A to się przekręca i to można wykorzystać. Tak, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby po prostu tutaj nie zabrudzić fugi, żeby tutaj ten element nie siedział, nie został nam w zastygniętym kleju i można to sobie bezproblemowo wykorzystać. No to w tym miejscu już akurat nie są zastosowane. Tak, tutaj już sobie dzisiaj położyłem. Także no tak się wydaje, że po prostu tego nie ma dużo, ale jeżeli są takie małe formaty płytek, to po prostu jest tego sporo. I robi się naprawdę nam spory jeż tutaj na ścianie czy na podłodze. Także przed chwilką była teoria, a teraz tutaj możecie zobaczyć w praktyce, jak są połączone krzyżyki. Jak to jest zastosowane. Tak, krzyżyki. To jeszcze możesz tutaj... Jak to się nazywa? To system poziomowania płytek. System poziomowania płytek. I tu jeszcze mamy... tutaj są takie... Są kliniki, którymi jeszcze sobie tutaj... One regulują wysokość. Tak. Znaczy unoszę, bo do do formowania tej fugi to jest po prostu ten krzyżyk. A to wygląda tak tutaj, powyżej. Tylko to już tak jak mówię na sucho. To jest demonstracja, żeby tego nie... Dzisiaj klej już tutaj wykorzystał brat, przyjechał, bo to u brata swojego tutaj robi, pomaga, można tak powiedzieć. Stwierdził, że dosyć roboty, dał mu już wolne. Tak. I kończy pracę. Kończymy na dzisiaj. W końcu mamy weekend, każdemu się należy trochę odpoczynku. Także słuchajcie, będziemy się żegnać. Dziękujemy Wam za uwagę. I jedziemy na lody. Za wysłuchanie mojego monologu, mojego wykładu. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.